Z kronikarskiego obowiązku mówię dzień dobry, aczkolwiek dzisiejszy dzień z pewnością nie jest dobry. Dzisiejszy dzień, 24 lutego 2022 roku, zapisze się raczej haniebną kartą w historii. Czarna plama, Putin, szaleniec, atakuje Ukrainę pod pretekstem ochrony obywateli tam się znajdujących, także taką, jak niektórzy to nazywają, strategią salami, powoli odcinając poszczególne regiony Ukrainy, próbuje po prostu to państwo unicestwić. No już w historii mieliśmy jednego takiego szaleńca, który również uważał, że jest narodem wybranym i jest lepszy od innych. No tutaj jest akcja ukierunkowana zdecydowanie właśnie po to, żeby Ukrainę zdeptać, no nieważne jaką ilością ofiar i jaką ilością krwi. Także niewyobrażalne straty gospodarcze, tysiące ofiar, straty kulturalne, sportowe, to wszystko będzie miało przełożenie przede wszystkim na Ukrainę oraz myślę, że na całą Europę i na cały świat. Polacy też z pewnością będą mieli tutaj, no pośrednio będzie to dla Polski miało znaczenie, chociażby jakieś miliony imigrantów, którzy mogą po prostu spłynąć do nas. No musi się sobie z tym jakoś Europa poradzić i to jest, tak można powiedzieć, wyzwanie, test. Zobaczymy, czy my zdamy go wszyscy, bo to dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Na ten temat wypowiadają się oczywiście szeroko media, wypowiadają się ukraińscy arcymistrzowie, no bo jesteście na kanale szachowym. Kirill Szewczenko prosi o modlitwę, módlcie się za Ukrainę, być może nawet tylko to zostaje. Drugi z arcymistrzów tutaj żąda wręcz dymisji prezesa Dworkowicza oraz zbanowania wszystkich arcymistrzów rosyjskich. Myślę, że to troszeczkę na wyrost, to nie oni oczywiście podejmowali decyzję o tej inwazji, także no myślę, że trzeba jasno i wyraźnie oddzielić świat sportu od tego, co się dzieje przy karabinach. Także no, z pewnością każdy ma jakieś tam opinie na ten temat. Ja jestem zdruzgotany. Także dzisiejsze nagranie dedykuję wszystkim Ukraińcom. Trzymam za nich kciuki, z całym sercem wspieram. Chciałbym pokazać dzisiejszą partię. Niektórzy mówią na to nieśmiertelna partia ukraińska pomiędzy Efimem Korczarem i Afsiejem Poliakiem. Partia z 1937 roku, także zobaczmy, jak ona tutaj przebiegała. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, partia hiszpańska. D6 zostało odpowiedziane przez Poliaka, częstszym ruchem w tej pozycji jest posunięcie A6. Po gońcu B5, D6 było D4, czyli walka bezpośrednio o centrum. Tutaj w Hiszpance też często gra się po prostu C3 i D4, żeby wpłynąć jeszcze bardziej na to centrum. Tutaj poszło szybkie D4. Goniec D7 i skoczek C3. Tutaj możecie zadać pytanie, co by było, gdyby białe próbowały zdobyć tego pionka na E5, bo jest taka możliwość. Na przykład DE, DE. I na przykład patrzymy sobie na, kto jest obrońcą tego pionka E5, jest z nim skoczek, także co się stanie po usunięciu? Otóż po usunięciu będzie bicie, wzięcie na D8, wzięcie na D8 i branie pionka na E5, ale z drugiej strony czarne również mają branie, tym razem pionka na E4. Jednocześnie patrzą tym gońcem na to pole i na to pole. Jeżeli zostanie zrobiona roszada, to tutaj ważne posunięcie. Gramy sobie jeszcze takie posunięcie wtrącone jak F6. To jest taka bardzo dobra skrytka przyszłościowa dla króla. I dwa warianty. Jeżeli skoczek odejdzie, można zabrać pionka. I widzimy, że białe tak naprawdę nie zgarnęły pionka, a są pionka w plecy. Jeżeli z kolei będzie po skoczku, zamiast skoczka C4 będzie posunięcie wieża E1, to można to wziąć, ponieważ po wzięciu gońca na E4 jest mat na pierwszej linii. Także wracamy do tego, co było w partii. Po gońcu D7 nastąpiło skoczek C3. Skoczek F6, Poliak, roszada, korczmar, skoczek na zbił na D4, bicie na D7, hetman bije na D7, tutaj nastąpiła seria wymian i widzimy, że białe wychodzą z niej, jakby to powiedzieć, korzystniej, zabierając tak naprawdę dużo możliwości, no bo nie ma długiej roszady z uwagi na to, że padnie pionek tutaj na polu A7. Posunięcia w stylu C5 zawsze generują jakiegoś takiego słabego pionka na D6, także czarnym raczej pozostaje pasywna gra w stylu goniec E7 i zrobienia krótkiej roszady. Poszło goniec E7, wieża na D1. Raczej osobiście sam bym rozstawiał tą wieżę na D1, a tą wieżę na E1, ale widocznie tutaj zawodnikowi Korczmarowi w tym wariancie to bardziej tutaj pasowało, być może jest to szybsze zagranie. Na pewno chodzi tutaj o to, żeby połączyć siły i zagrać w kolejnym ruchu jakieś posunięcie E5.
Roszada E5. Oczywiście zbić tego nie można, bo zostaniemy bez figury, czyli bicie, bicie i jest odbicie w taki sposób. Poszło w partii skoczek na E8, figury są obniżone, to bardzo dobra informacja. Oczywiście tutaj nie pomagamy przeciwnikowi, goniec F4. Gdybyśmy zagrali E bije D6, no to po skoczek bije D6. Znowu wieże łapią komunikację pomiędzy sobą, no i będzie to dla nich korzystniejsze. Po gońcu F4 widzimy, że skoczek praktycznie nie ma ruchu, a jak skoczek nie ma ruchu, no to wieże też również się nie widzą. Poszło A5, wieża D3, bardzo fajny plan związany z tym, że możemy się zdwoić na przykład z wieżami, a drugi plan to jest na przykład wstawianie wieży na G3 i oddziaływanie, to podobnie można zrobić na literze H. Wieża A6, nietypowe wejście, takiego powiedziałbym, takie amatorskie, często tak amatorzy właśnie wprowadzają wieżę do gry, ale z drugiej strony, co tutaj z czarną wieżą zrobić? Poszła wieża E1, hetman na F5, skoczek D5. Jeżeli możemy wejść do centrum z tempem, no to musimy to uczynić. Przy okazji grozi zbicie, a z tego etapu za chwilę może jeszcze wyjść coś lepszego, ponieważ są widełki. Goniec D8, zdołowana kolejna figura, czyli białe znowu robią postęp i teraz przystępujemy do konkretnych działań. E bije D6, skoczek bije D6, wieża na G3 i duże, duże problemy. Nie można się zasłonić gońcem na F6, ponieważ jest bicie, bicie i wykorzystujemy motyw związania, nie ma odbicia z uwagi na szacha. To jak to inaczej tego mata bronić cały czas? Tutaj widzimy widmo tej porażki, hetman G7, F6. I już wchodzą kopyta. Goniec H6, znowu nie ma innej możliwości za bardzo jak wieża na F7 i po wieży F7 patrzymy sobie na tą sytuację. Kto jest tak naprawdę głównym obrońcą całych tych wydarzeń? Chciałyby białe wjechać na ostatnią linię, ale jest skoczek. Kto to może usunąć? Usunąć to może hetman i zostało zagrane piękne posunięcie tutaj ze strony Efima Korczmara, skoczek na B4. Idea jest taka, oddajemy figurę, ale za chwilę tą figurę tutaj po prostu uderzymy na D6, bo to się wszystko w wariantach zgadza. Po A bije B4, po hetman na D6, nastąpiło hetman na D7. Zobaczmy, co by było po przyjęciu. Gdyby przyjęły ofiarę tego hetmana, czyli nastąpiło wieża bije D6, to współpraca tych trzech figur, po prostu jak w szwajcarskim zegarku, czyli najpierw szach, wieża nie rozdwoi się, nie będzie bronić G7, musi się zasłonić, a jak się zasłoni, to bijemy, król musi do narożnika i jest taki mat. Dlatego też czarne spróbowały tutaj zagrać hetman D7, żeby właśnie przypilnować to pole E8, po czym wydaje mi się, że najpiękniejsze posunięcie tej partii, uwielbiam zresztą ciche ruchy, hetman D5, czyli niby nic nie grozi, hetman jest podbiciem, a białe już są tak naprawdę wygrane, czarne nie mają w tej sytuacji ratunku. W partii było król F8. Zobaczmy, co by było jeszcze raz po przyjęciu tego hetmana. Znowu wieża szach, wieża się zasłania, wieża G7, król odchodzi, bicie, jeszcze hetmanem można się zasłonić. No i widzimy taki obrazek, gdzie faktycznie te figury białe już bardziej zbliżyć się do tego króla nie mogły. Także piękny, zduszony, może nie zduszony, po prostu taki bardzo bliski mat królowi. I tutaj jeszcze wrócimy do tego momentu król na F8. Jeszcze na przykład można by było tutaj rozpatrywać jakieś posunięcie zamiast króla F8, może goniec E7, żeby jednak nie wpuścić białej wieży do ostatniej linii, ale wówczas jest wieża G7, ponieważ jak sobie hetman stanął na tym polu D5, to tak naprawdę zrobił związanie i unieruchomił tą wieżę, czyli wieża przestała bronić punkt G7. Następnie wieża G7 i po królu H8 po prostu hetman F7 z możliwością mata na G8, na G8 albo na H7. Po królu F8 partia zakończyła się takimi wydarzeniami. Wieża bije G7 i w tej sytuacji hetman, jeżeli zbije, to już ta partia się po prostu skończyła. Jeżeli zbije hetman, to mamy przepiękne posunięcie wieża na G8. Motyw zaciągnięcia, jednocześnie motyw podwójnego szacha, czyli szach od gońca, szach od wieży. Król musi oczywiście to przyjąć, wtedy wieża E8 i zostały dwie figury, które w tej sytuacji zamatowały. I tutaj jeszcze zerkniemy na jeden wariant. Po tym posunięciu wieża G7, gdyby było wieża bije na G7, to po prostu gramy hetman bije, wieża odbić tego nie może, a w kolejnym ruchu grożą tutaj różne maty, między innymi hetman,
czy też wieża na ostatnim polu. Także piękna partia, piękne tutaj zakończenie tego pojedynku. No i ten ruch, który mi najbardziej tutaj zapadł w pamięć, czyli posunięcie hetman na D5, tak? Czyli mamy taką sytuację i idziemy cichym ruchem hetman na D5. Piękny pojedynek, piękne zwycięstwo Efim Korczmar. Trzymam kciuki za Ukraińców, nie dajcie się, walczcie jak na szachownicy. I przypomnę również, że na jednych z ostatnich mistrzostw drużynowych to właśnie Ukraina swoją taką drużynową, solidarną grą została właśnie mistrzami Europy, wyprzedzając nawet właśnie Rosjan. Niech wojna nie wdziera się w świat sportu, niech to wszystko się szybko uspokoi, aczkolwiek no, jesteśmy na takim etapie, że obawiam się, że może być bardzo, bardzo krwawo i czerwono. Życzę wszystkim dużo spokoju, dużo zdrowia w tych czasach. Mamy dziwne czasy, jakieś takie tutaj pandemia, tutaj jakieś walki za granicą, a tu nagle boom, informacja. Można powiedzieć, że jakiś może początek III wojny światowej. Dziękuję za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Pamiętaj o subskrybowaniu i do zobaczenia do kolejnego nagrania. Cześć.